Hej, hej, hej! Witaj serdecznie w kolejnym odcinku z gry Drone Stickman Epic 2. No właśnie, kontynuujemy naszą przygodę, oczywiście, chapter 8, więc od razu sobie zaczynajmy. No i powiem wam, że zacząłem ten odcinek po raz drugi, a no właśnie, gdyż tam przegrałem i uznałem, że nie ma sensu od nowa tego wszystko robić. No i tu na samym początku był ołówek właśnie z owym kluczykiem i jak widzicie, takowe klucze możemy sobie zainteresować. Tutaj jest taki mały mankament, że tak to nazwę, jak mamy właśnie taką fioletową kłódkę, to trzeba dostawać fioletowy kluczyk. Jak widzicie, się otworzyło, innym by niestety nie dało rady, próbowałem, więc tak to wam tutaj zaspoileruję, znaczy po prostu powiem, więc w porządku. No i właśnie, jak widzicie, wchodzimy do zamku i popatrzcie, jak to świetnie wygląda wszystko, dosyć ciekawie, powiem wam. Tak, kamera trochę się obraca, tu jakieś tam obrazy, nieobrazy, a tam coś na nas czeka, za chwilę zobaczymy co. No właśnie. No jak widzicie, tutaj mamy naszych przyjaciół, którzy niestety zostali w poprzednim odcinku porwani przez tamte smoki. No niestety, ale cóż, mniejsza o to. No i musimy ich oczywiście ratować, tutaj jest nasz boss i ta nasza otoczka, którą wcześniej narysowaliśmy, więc no niestety tak to wygląda. No i musimy ich ochronić przed właśnie zmienieniem się nich w takowe bestie w sumie, a więc okej, zabierę myszkę w takich scenkach, żeby wam nie przeszkadzało. A więc dobra, no i jak widzicie, zaczynamy, no i tutaj trzeba, jak już mówiłem, ich wszystkich uratować. Powiem wam, że wiem troszeczkę już jak to zrobić, ale jeszcze nie wszystko do końca, więc będzie właśnie łatwiej. Tu mamy kłódkę żółtą, więc trzeba wziąć kluczyk żółty. Ten mi wszedł najłatwiejszy, bo ten go jest podpowiedzią. A no właśnie, więc w porządku, no i oczywiście trzeba na to uważać, żeby nie zginąć, gdyż wcześniej zginąłem, ale to bardziej było przez to, że więcej czasu straciłem na szukaniu tego, co trzeba robić. Okej, tu jak widzicie, mamy takową rzecz i tu można nalać wody i za chwilę zobaczyć, co się stanie. Tutaj wolę ucieknę sobie, żeby nie zginąć właśnie, nie chciałbym, szczerze mówiąc, a więc w porządku. No i tutaj mamy klucz chyba wielokolorowy, tak mi się... A nie, patrzcie, nie działa. Wiem, że jakiś mi tam zadziałał wcześniej. Kolor ten, chwila. A może tym da się? O, patrzcie. O właśnie, mieczem dało się to zniszczyć, więc w porządku. Ale może bym to otworzył. Czekaj, spróbuję jedną rzecz zrobić. No, dostaniemy sobie nowy kluczyk. Cofnij. Tu mam taką wskazówkę. Może nawet być względem tego. Dajmy tak. Dajmy tak. Dajmy jeszcze jakiś niebieski właśnie. Jakiś zielony przy okazji bym chętnie wziął. Dajmy taki. Jakiś jeszcze, nie wiem, biały mniejsza. Żółty był. Dobra, w sumie już mniejsza o to. To sobie cofnę, bo wyszło jak wyszło. No i zobaczymy, czy to nam zadziała. W sumie w kolorach ten, czy to 7 kolorów mógł. A nie, tu już się nic nie da zrobić. Okej, mniejsza, ale kluczyk mamy, więc w porządku. No i lecimy oczywiście dalej. To chyba da się, a nie, to się da zniszczyć właśnie, jak widzicie. I tu mamy dynamit. Okej, elegancko, ja nam się oczywiście przyda w takowe miejsce, ale zanim to... To musimy tutaj troszeczkę pokombinować, a z tego... Tutaj nie byłem ogólnie, tego już nie robiłem. Tak mi się wydaje, że trzeba coś takiego zdziałać. O, elegancko o to chodziło, ale tam zaraz. Tutaj kolejny klucz, w porządku. Obicie zadziałało. A, to była taka pułapka, no niestety. I tak bywa. Dobra, tutaj muszę się troszeczkę cofnąć do góry. Więc dobra, nalewamy tą wodę. O, udało się, elegancko. I idziemy właśnie w stronę... Tu chyba też jest taka pułapka już otworzona. No, widzicie, straciłem serduszko przez to. A patrzcie, klucz wielokolorowy niezbyt działa. Jest tutaj niebieski, więc odpalam niebieski. Ja te klucze podobiłem właśnie tym poprzednim razem, żeby już... No po prostu podobiłem, bo tu nagrywam odcinek, nagrałem drugi raz. A mi nie wyszło, to myślę, zacznę jeszcze raz. Okej, w porządku. Tutaj też coś mamy. Ja widzicie, tym razem jest kolorek zielony, więc oczywiście sobie bierzemy to wszystko. Jeszcze w sumie dobrze, że mi nie wyszło to nagrywanie, bo patrzyłem, jak jest muzyka i była jakaś taka głośna, strasznie, to ją oczywiście sobie ściszyłem. Teraz powinno być chyba znacznie lepiej, chociaż ta muzyka i tak mi się nie podoba, że cały czas ten sam dziwny dźwięk leci, no ale już trudno się mówi, więc okej, tutaj chyba już ostatni, tak mi się wydaje, że etap. Dobra. I jeszcze tylko tutaj pomarańczowy. Żółty chyba nie zadziała, więc sobie zrobię po prostu nowy. Mniejsza z tym, oczywiście tu nie chodzi o to, jak to wszystko wygląda, choć oczywiście może wyglądać ładniej, ale
Jakbym próbował, to i tak nie zdoby tego przepięknie, więc myślę, że to nie ma zbytnie co. No okej, zobaczmy, co tutaj się stanie, są właśnie te smoki. I może jakaś walka będzie, albo coś w ten deseń, że kiedyś się sami przekonamy. Więc do końca, szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie byłem już tutaj tak daleko. Okej, da się ich bić, więc tyle dobrego. Dwa strzały poszły, dalej żyje. Drugi, trzeci strzał, dalej żyje. Cztery strzały, dobra, przynajmniej tyle do... Przynajmniej wiadomo ile, więc w porządku. Zamrożę ich od razu, bo nie wiem, czy coś tutaj nie będą, czy nie da się. Tak, nic nie szkodzi. Raz, dwa, trzy i cztery. W porządku, i tu chyba ostatni był, co nie? Chyba cztery przeleciały. Raz, dwa, trzy i czwarty. A tak elegancko to chodziło. No i okej, co mamy tutaj dalej do zdobienia, bo nie wiem. Zdobyłem jakoś w tym kierunku, bo... A, jest piąty, no to jednak praktycznie, mój Boże, piąty smoczek. Ale to już na pewno ostatni. Elegancko, o to chodziło. No i dobra, coś się dzieje, oczywiście. Jakieś puzzle się rozsypały. I czy on ucieka? Czy no... Ej, no... A, dobra, o to chodziło. Już myślałem, że przegrałem czy coś takiego. No okej, to mi się podoba. Znaczy akurat tutaj problemu nie ma żadnego. No i lecą nasi przyjaciele walczyć z... nas uratować tym razem. No, chyba, tak mi się wydaje. Zobaczymy. No i patrzcie na... Patrzcie na to, że zaraz będą... W sumie, popatrzmy po prostu. Jeszcze eliksir wzrostu. I jest nasze drzewka, więc tylko teraz się w to miejsce udać szybko w prawo. I powinno być chyba w miarę dobrze. Mamy tutaj, widzicie, tam się sety zapełniają, ponieważ mamy tyle czasu na zdobienie tego, ale udało się, więc świetnie. I czyżbyśmy go pokonali już ostatecznie? Tego nie wiem, ale za chwilę się przekonamy. Dobra, mamy wczytywanie. I czy jest to już koniec gry, czy to jeszcze nie jest koniec gry? A no właśnie, o to pytanie. No i chyba w ten sposób zakończyliśmy naszą przygodę z The Escape Plan Epic 2, więc powiem wam, całkiem ciekawie, zobaczmy jak nasza fabuła się oczywiście kończy. Tutaj chyba już wszyscy automatycznie zamieniają się, znaczy odmieniają się może raczej. Jednak, a tutaj zima też przychodzi, więc wszyscy się cieszą, wszyscy radują. A oni jak będą wyglądali w sumie? A ich po prostu nie ma, więc w porządku. Są wiewiórki i ptaszki, więc jak najbardziej to mi pasuje. A tutaj kopalnia klejnotów. Oczywiście zarobek musi być z całej wyprawy, więc w porządku. No i dalej ci też zniknął, czy coś się z nimi stanie? Też poznikali i pojawiły się właśnie te futrzaki śmieszne. A więc tak to wygląda, tutaj pewnie drzewa się... drzewa wyrosną. więc w porządku. Dosyć prosta fabuła. Oj, nowi ludzie nawet przyjechali, przypłynęli bardziej, wybaczcie. Tutaj wszystko ładnie, świetnie, jakoś głową przez całą grę śmigam. No cóż, poradzić mam na to. No ale... Nie wiem, sam. No i dobra, rybka urosła. I tu piknik. Wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą. Smoki przyleciały. Ale teraz one są gdzieś po naszej stronie. Bo w sumie wykrywaliśmy je wcześniej. A więc tak to wygląda. Wszystko wróciło do normy. A ja... Musiałbym się jeszcze przemalować, bo wygląda jak wygląda. Najpierw oczywiście nie będę już oglądał. Kiedyś to wszystko oglądaliśmy, ale jednak uznałem, że nie ma sensu. Więc da się to pominąć, nie da się tego pominąć, więc okej. Odcinek nie wiem, trwa, ale już nie będę go kontynuował oczywiście, bo chyba nie ma to sensu. Więc aby się wam się sobie podobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. O, tu pewnie jest postać godna taką, jaką może bym zrobić, chociaż pewnie nie, ale mniejsza. Jak już powiedziałem, to powiem już raz, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć!